Siema. To jest w tamtym odcinku, który nagrałem może godzinę temu, może i nie, a gdzieś około godziny temu. Powiedziałem, że będzie kolejny mieć. No i jak widzicie, jedziemy sobie i za około 40 minut stajemy sobie na pauzę. I pozdrawiam takiego jednego widza, który też się tym interesuje. Tracker.pl czy jakoś tak? Jak przekręciłem nazwę, to przepraszam. Szybko zapominam. No i co, tak się jedzie. Mamy jeszcze około 4... Nie. Nie wiem ile... 75 km do celu. Ale zaraz musimy stanąć na pauzę, także jakoś za długo sobie jeszcze nie podjedziemy. To jest tak na bokach, niby jest zima, a jest ciepło, 7 stopni na podwórku, tak? No widzicie, 7 stopni, słońce tam zachodzi sobie, jak widzicie. Tak po prostu się jedzie. A ja wam trochę pokażę, znaczy powiem, jak ktoś by może znalazł na... jeden z moich widzów, jakby ktoś znalazł coś, jakieś informacje o dużym spalaniu w Mercedesie, to bardzo proszę mi podać link czy coś takiego. Bo mojego dziadka w Mercedesie... A ty już tak dużo nie gadaj o wszystkim, po co? Co? Dużo spalę po prostu. Bardzo. Nie mówi się wszystko. Co? Powiedziałaś, ale... Po prostu rozpala. I to jest trochę taki mały problem. Tylko tyle chciałam powiedzieć. W sumie. Jakoś... nie wiem co to jest, ale tylko tak mówię. Po prostu. A teraz wracając tak do odcinka. Jak widzicie, to idziemy przez różne wioski i wyjechaliśmy przez... Jakie to miasto było? Jechaliśmy przez Ciechanów i takie nawet niezłe miasteczko, co najbardziej miasto. Jedziesz, światła, wszystko jest. Jest nawet galeria handlowa była, tak? Panowie? No i co? Tak jeszcze jakaś tam duża firma była całkiem. I to w sumie tylko tyle chciałem powiedzieć, bo... No i widzicie? Widzicie? Ty kurwa debilu jebany ty. Widzieliście? To są debile na drodze. Szkoda, że to tylko tak nie nagrałem. Ale widzieliście tą akcję. Także spoko. Chyba, że naprawdę jakoś słabo nagrałem, także sorry. Także ja już będę kończył. Siema.